Witam serdecznie. Jak natychmiast stać się spokojnym i radosnym? Czy to jest w ogóle możliwe? Znajdujecie się w takim jakimś miejscu niebezpiecznym. Prokuratura. Niebezpiecznym. Komornik. Jeszcze może bardziej niebezpiecznym. Urząd Skarbowy. Albo idziecie na randkę i się po prostu trzęsiecie. Lub też wracacie z pracy, albo tam od kogoś. Jesteście trochę zmęczeni, znużeni, nie w sosie, krzywi, wydłużeni. No po prostu za bardzo nic się nie chce. Kiedyś przechodziliście ulicą, gapiliście się na witryny, a teraz nic nie istnieje, tylko szarość, nawet świateł nie widać. Co zrobić, by nagle to zmienić? Moi drodzy, byłem w takiej sytuacji, bo nie wiedziałem, że można taki materiał w ogóle nakręcić, kiedy po tych różnych działaniach i tak dalej, byłem taki wyczerpany, nic mi się nie chciało, ale to mówię szczerze, nic. Ani iść nad wodę, ani iść do kawiarni, ani tu, ani tam. I tak się snułem między blokami, że trafiłem w końcu na jakieś śmietniki. Zamiast iść ku centrum, to ja się wpakowałem w jakąś peryferię. I nagle widzę przed sobą krzaki. Po chwili rozumiem, że to nie są krzaki. To tak jakby z patyków był utkany taki materac, taka siatka. No nie? I usłyszałem głos, żebym przez to przeszedł, jeśli chcę się zmienić na lepsze. Żeby mi wrócił wigor, żeby był zadowolony, żeby zechciało mi się żyć i iść do tego centrum. I moi drodzy, powiedziałem tak. Musi być czysta intencja, czyli gorące pragnienie, prawdziwość chęci. No to przez to, co widziałem, przeszedłem, ale chciałem. Jak przechodziłem, to tak czułem, jakby chodziłem tą lewą stroną, bo akurat tak przechodziłem przez tą lewą stronę. Pojawił się taki materac, ja wiem, 2,5 metra, wielki na jakieś 2 metry i ja przez to przeszedłem. Oczywiście w świecie energetycznym widzisz to tym swoim wewnętrznym wzrokiem, dokładnie tak samo, jak i ta rzeczywistość. Przeszedłem i tak wyszedłem i tak... Nie wiem, ja se sprawdzę, ile to trwało. O 9 sekund, kiedy wróciłem do siebie właściwego. Było wszystko dobrze. Okazuje się, że jak przygotowywałem dla Was materiał, to nie muszą to być patyki, może to być włókno kokosowe, ale naturalny materiał. Wszystko to umieściłem w przestrzeni, zakodowałem, będzie dobrze. Ale moi drodzy, tak myślałem później, no nie, czy nie idzie tego wykorzystać też w stosunku do innych ludzi? Idzie. Ale to trzeba by było samemu zrobić. Powiedzieć im, o widzicie jak idzie, jak mają z tego skorzystać. Ale nie miałem takiej mocy, żeby to po prostu umieścić w przestrzeni. Od kilku dni mam i przygotowałem Wam coś. Wyobraźcie sobie teraz, że i Wy spotykacie takiego smutasa, ale to jest taki Wasz przyjaciel. I mu mówicie, że macie taką technikę, bierzecie komórkę, wchodzicie na moją stronę, pokazujecie mu materac, czyli taki płotek, przez taki czyściciel, taką matę, siatkę transformacji, przez którą przechodzi i jest spokojny, jest w swoich dobrych ustawieniach nagle, no nie? I to wtedy to zadziała. I teraz uwaga, krótki wstęp. Ja wiem, że ziewam, ale tak schodzi z góry na samą myśl. Jak będzie to u Was działać, to mi się to otwiera działanie. Może jeszcze coś dokodowują. Uwaga, zaczynamy nasz teatrzyk. Powiedzmy, że idziesz na imprezę i chcesz zaszaleć. Oj, wiecie, jak to dziewczyny robią. A chłopy, no to takie podobne reakcje, choć inaczej wyglądają. Jest wdechem. Jeśli na tej imprezie ludzie nałożyli maski i udają przyjaciół, bo jak pokazują tak naprawdę czym i kim są, to zamykamy drzwi, uciekamy. Ale jak udają, że jest dobrze, to okej. No i oczywiście udajemy wtedy, że wszystko jest w porządku i bawimy się na całego. No i standard, problem szacunku dla imprezki, dla ludzi nie dotyczy oczywiście naszych duchowych siostrzytek, bo każdy ma z nas taką imprezową siostrę lub brata i wtedy dopiero się dobrze czujemy. Ale co zrobić, gdy rozbawione towarzystwo, nie, w drugą stronę muszę się przesunąć, o zobaczcie, jak zadowoleni, no po prostu takie dojrzałe aniołki, nagle ulega deformacji i zaczyna stanowić zagrożenie dla siebie, dla ciebie i dla imprezki. Zobaczcie tam z tyłu, jeszcze jeden jest naburmuszony. No nie? Ta tutaj czarna, to obrażona. Nie zna cię, ale obrażona. A ta kombinuje, jak tutaj wyciągnąć siekierę i do ciebie podejść.
wiecie, breloczek do klucz, jak w tych kawałach. Powiedzieć mamy wtedy stop i uciekać, czyli nie podchodźcie do mnie, mnie już nie ma, tylko nie podchodźcie, krzywdy mi nie róbcie. Nie. Moi drodzy, trzeba się bawić na całego. Trzeba niebiosa prosić o wsparcie. Zwłaszcza, gdy w planie było znalezienie kogoś interesującego, bądź, jakby to powiedzieć, takie wegetariańskie pożywienie, no to wtedy warto na tej imprezce zostać. I podobna sytuacja domowa. Co zrobić, gdy nasza pociecha, mała złość, zobaczcie, na was patrzy, ale w tle już przygotowuje dla was śmierć. Po prostu przyjedzie UFO i was porwie po to, żeby ta mała, mądra złość była nagle dorosła i mogła robić co chce przez najbliższe 2 dni. Bo potem będzie ryk i prośba o to, żeby ktoś nakarmił i do domu wpuścił. Co zrobić? By przemieniła się słodkiego cukiereczka. To są 2 te same sytuacje i 3. my, żebyśmy się jakoś przetransformowali. I oto jest siatka transformacji. Ja bym ją nazwał materacem, matą, ale jest. To tak samo zadziałało, jak takie drobne, malusieńkie patyczki z chrustu ze sobą poskładane. Naprawdę tak musi być naturalne, bo to jest połączone właśnie z nadrzędną inteligencją. Cały czas chodzi z siłami przyrody. No i oczywiście ogień przemiany mówi o obecności cząstek boskich. I teraz tak, wyobraźmy sobie, że ta mata jest. Jak będziecie mieć ją w sobie zapisani w głowie, to być może ją odtworzycie i zadziała. Jakby po jakimś czasie to was osłabło, to tylko na telefoniku sobie otwieracie, na nią patrzycie, możecie nawet machnąć ręką, żeby ona, wiecie, tak machnij, przebija się obraz, machnij ręką i ona znajduje się w prawdziwej rzeczywistości i przejść przez nią. Tylko chciej się zmienić, bo ona musi wiedzieć, o co ci chodzi. Przejdziesz, za chwilę jest wszystko dobrze. I tak, to jesteś ty, naburmuszona, nie wiadomo co chcąca, no szukająca ratunku, przechodzisz przez matę i ola Boga, to znów jesteś ty. Zobaczcie, transformacja, przemiana w najlepszy swój wzór, taki, który cały czas tworzymy. Jak to się technicznie robi? Czyli tak, mamy matę, to jest nasz stan, uspokój się. To uspokojeniem, powiedz sobie, uspokajam się. To na poziomie fizycznym i to jest do 3. wymiaru. I oczywiście działa to też w przestrzeni do 6. wymiaru, jeśli chodzi o harmonię. Potrzebujecie tak dosłownie z 4-6 sekundek, by się tak uspokoić, przez matę przejść. No i efekt tego jest tu już widziany. Nic więcej nie trzeba. Zastosujcie to, będziecie tak zaskoczeni jak i ja. Mi się tak jakby niebo otworzyło. Wszystko nagle było czyste, spokojne, po prostu cudowne. Moi drodzy, widzicie jakie to proste? Znów muszę się przesunąć, bo to na monitorze obserwuję. No nie, bardzo proste. To duchowe techniki to nowa kwantowa rzeczywistość. Tego jeszcze na świecie nie było. Ja to objawiam, ja to przynoszę. Kiedyś te niektóre materiały znowu się tak przerobi, ale to jak będzie własna, potężna telewizja i specjaliści od marketingu. Na razie robię to sam, ale tak, żeby było to przyjemne, schludne i do zaakceptowania. I doczytam. I nie zastanawiaj się nad tym, czym jest psychologia duchowa, ponieważ powstała ona po to, byś o niczym zbędnym już więcej myśleć nie musiał. Tu nie ma działania, tu nie ma początku ani końca, tu się niczego nie analizuje. Tu istnieje to, co istnieje. Samo, bez wiedzy. Moi drodzy, no zapomniałem dodać, dlatego drugi raz tutaj wchodzę, że wy to możecie też stosować na osobach, które znacie, z którymi jakiś kontakt chcecie załapać, no nie? Więc coś tam jest. Sami możecie je wstawić. Tak jak na was działa to w 100%, to tam tak będzie działać na od prawie 80 do 90%. Więc zawsze jest coś. Więc jak będziecie w towarzystwie, albo takim towarzystwie osobistym, gdzie to grono się ograniczy do 1 czy 2 osoby, do 2 osób, no to tym bardziej możecie to zastosować. Poprawa tych relacji, tego wszystkiego, tego co się dzieje, będzie widoczna
od niemal już do tak mniej więcej 3 minut. Tylko ten czas wtedy przeznaczcie na to, by łagodnie rozmawiać, by dać im możliwość wypowiedzenia się, wyszumienia nagle. No i pamiętajmy, że jak stosujecie to podczas gniewnej dyskusji, to praktycznie nie przyniesie takich korzyści. Wtedy da to tak z 50%. Sam jestem zszokowany, że aż tyle. No bo środowisko z jednej strony, sytuacja z jednej strony naciska, kształtuje człowieka w niskich wibracjach, nie? Magluje go na amen. A jak działamy, no to z tej maglownicy chce wyskoczyć, ale do końca nie potrafi. Natomiast tam, gdzie możecie przy okazji zharmonizować tę sytuację, zręcznie się zachować, jak to zastosujecie, efekt będzie spektakularny. Życzę Wam na imprezkach ćwiczenia tego i nie zapominania o tym, że nadeszły wreszcie czasy otworzenia się nieba. Duch zaczyna przemawiać, czyli nasza wyższa cząstka, nasze najwyższe ja i na pewno to wszystko, co się zaczyna, będzie powolutku się rozszerzać, bo nie mamy wyjścia. W końcu ewolucja kołem się toczy.